chodzi o to, żeby dostarczać koniecznie tego, co dziecko lubi. Tam nie ma rozmowy, tam nie ma powiedzenia, słuchaj, nie masz racji. Jednak trzeba zwrócić uwagę na taką i na tamtą sprawę. Tam jest po prostu, także i tutaj trzeba by się nad tym zastanowić, czym grzeszą media. Czy one grzeszą właśnie tym, że nie biorą pod uwagę gustów młodzieży, czy też, że biorą te gusty młodzieży w sposób taki dość prymitywny pod uwagę, po to, żeby się dobrze sprzedać, a nie po to, żeby tej młodzieży pomóc zrozumieniu siebie i świata.